Na tym filmie pokażę, jak można ustalić liczbę wartości zmiennych dla każdego z analizowanych przypadków, które spełniają nasze wymagania. Załóżmy, że mamy trzy zadane naszym respondentom pytania, gdzie odpowiedzi zostały zakodowane, załóżmy, w skali od 0 do 8. Jeżeli chcemy się dowiedzieć, na ile pytań odpowiedzi miały wartości 8 lub 7, załóżmy, że korzystne dla nas, możemy stworzyć nową zmienną, która będzie zliczała liczbę przypadków wystąpień dla każdego tutaj badanego wiersza, który reprezentuje badaną osobę, ile nastąpiło takich wystąpień, które spełniają nasze wymagania. Ręcznie jak najbardziej mogę powiedzieć, że na przykład przypadek 19 aż trzykrotnie spełniał nasze wymaganie, że wynik w kolejnych tutaj zmiennych miał wynik co najmniej 7. Żeby zliczyć to szybciej i automatycznie, możemy wejść w pozycję przekształcenia, zlicz wystąpienia i stworzyć nową zmienną, która będzie miała taką funkcję, którą oczywiście my samodzielnie nadamy. I jeżeli ja tutaj cofnę jeszcze naszą bazę, to mogę zaznaczyć wszystkie te zmienne, które mnie interesują, których zliczenia wystąpień mnie interesują. I teraz klikamy sobie zmienne numeryczne i definiujemy wartości. Możemy w tym momencie wskazać wystąpienie konkretnego wyniku, na przykład w bazie 7, co by odpowiadało konkretnemu elementowi, który nas interesuje, lub też podać konkretnie zakres, czyli od 7 do 8, albo ewentualnie możemy podać od konkretnego wyniku do najwyższego. Czyli jeżeli tu kliknę, to w mojej bazie danych wyszuka liczby wynoszące co najmniej 7. Jeżeli zrobię tutaj na przykład do 6, to pokaże mi wyniki od najmniejszej wartości wynoszącej w tej bazie 0 do 6. Więc jeżeli ja tutaj kliknę od podanej do największej, czyli ja chciałam 7 i 8, to wystarczy, że to wpiszę. I mamy od 7 do najwyższej. Jeżeli teraz kliknę dalej, wygenerowana, tu oczywiście jest możliwość nałożenia dodatkowego warunku wyboru. Tego tutaj akurat nie stosujemy. I klikamy sobie opcję OK. Dzięki temu działaniu wygenerowana zostaje dodatkowa zmienna, której wartości możemy interpretować następująco. Na przykład osoba o numerze pierwszym, czyli ta obserwacja pierwsza, miała tylko jedną wartość z wybranych zmiennych, które mnie interesowały i spełniały warunek, że wynoszą przynajmniej 7, czyli 7 lub 8. 0 jako wartość możemy interpretować w ten sposób, że nie było w zadanych trzech zmiennych ani jednej wartości spełniającej nałożony warunek, że to ma być wynik co najmniej na przykład wynoszący 7. Jeżeli mam wynik 2 albo 3, to analogicznie mogę faktycznie sprawdzić, że mam dwa wyniki, które spełniały warunek, że wynosiły co najmniej 7. To jest bardzo ciekawe zastosowanie tam, gdzie takie szybkie zliczenie byłoby konieczne. Na pozostałych moich filmach mogę Wam wyjaśnić pozostałe elementy pracy z programem SPSS. Zapraszam do korzystania.